Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w takim mięciusim i cieplutkim kocykiem. Dzisiaj taki vlog, bo dawno nie było. Wyglądam jakieś szczupieradło, ma tylko Edena. Dobra, słuchajcie, ogólnie dużo ostatnimi czasy byłam poza domem na wycieczkach. To czasami to taki totalnie spontan. Wylądowałam nawet z Zakopanem, więc no. Przynajmniej się coś działo. Nie będę mówić dokładnie tutaj szczegółów, bo to szczegóły zostawię dla siebie. Natomiast nie wiedziałam, że zimą to miasto mi się tak bardzo spodoba i jestem dosłownie w szoku. Myślałam, że będzie zimno, dużo śniega i nudno, na co mi się podobało. Chociaż to też zależy od towarzystwa, jakie miałam. To pewnie to robi też taką dużą różnicę. No. Natomiast, kurczę, jedna rzecz mi się nie spodobała, bo tak zauważyłam, że nawet są takie osoby, moi obserwatorzy, którzy są w stanie napisać do ludzi, których ja obserwuję i zacząć gadać im głupoty o mnie. Czasami nawet niestworzone rzeczy, w sensie tak jakby nie takie coś też wpienia i takie oszczerstwa wobec mnie. Mnie takie coś denerwuje, bo zauważyłam, że po prostu są ludzie, którzy są w stanie wszystko mi zniszczyć. Mi się to nie podoba i mnie to denerwuje i mnie to tak no ciut psychicznie męczy, że ci ludzie chcą zniszczyć mi coś, co jakby w pewien sposób buduje, o tak to powiem, znajomości nawet, no, ja nie ogarniam tego, no nawet ja tego nie ogarniam, no. Z innej beki miałam wam zacząć nagrywać wreszcie ten filmik o tych studiach, ale ja wam powiem, przez to, że mnie cały czas dół nie było, to nie nagrałam, no przyznaję szczerze, no w ogóle jeszcze nie, w domu nie było, więc to w ogóle swoją drogą. Natomiast ja tak powiem, ja mam inną rzecz. Jak ja jestem mniej aktywna na YouTubie, to możecie tak jakby ogarnąć, że jestem szczęśliwa. Teraz taka dziwna zagrywka, mi się wydaje, ja jestem w 100% pewna, że ja więcej na YouTube nagrywam, gdy jestem smutna. Teraz jestem taka przemulona i przydałoby się z kimś pogadać, a że wy też czasami jesteście, znaczy czasami niektórzy z was naprawdę są moimi tutaj takimi ziomeczkami, takimi no jesteście takimi widzami, takimi prosto z serca, że naprawdę nie lubicie, to wam zwykle coś tutaj dzielę się z wami czymkolwiek, no tak, no do tego biję, że tak jakby jesteście też ziomeczkami, z którymi lubię pogadać i tak jakby chciałabym się wiele rzeczy wygadać, ale wiadomo, że nie mogę. Więc jakby nagrałam ogólny taki filmik, tak, no i no. No i czemu mówię ciągle, no i no. Ze swojej strony to jedyne, co mogę jeszcze dodać, że ostatnio, od jakiegoś dobrego miesiąca cały czas pisała do mnie jedna dziewczyna, no, że ona chce się ze mną kolegować, no, że ona chce to, że chce tamto, że ona nie jest szkodliwa, że ona jest spoko i ja, powiem szczerze, ja na początku bardzo mocno spowiałam, tak nie chciałam z nią za bardzo tak, wiecie, tak się spoufalać, nie chciałam z nią tak jakby za dużo gadać, ale wreszcie jakby powiedziałam jej o takiej jednej rzeczy i okazało się, że ona to w pewien sposób wykorzystała i ona wcale nie chciała być mi bliską osobą, tylko chciała się wielu rzeczy dowiedzieć, żeby po prostu narobić szumu. No wybaczcie, ale co? Poważnie, są tacy ludzie, którzy wielce od miesiąca chcą mnie poznać, dzień w dzień do mnie piszą i mi trują tyłek, tylko po to, żeby później mi powiedzieć wprost, no że jednak nie chcę z tobą gadać, bo cię nie lubię. W sensie nie powiedziała mi tak tego, ale tym czynem pokazała mi, że naprawdę mnie nie lubi. I chciała mi zniszczyć, a czy chyba dalej chcę taką jedną znajomość, więc gratuluję. Dzięki ludzie, znaczy dzięki osobom, bo że ty właśnie to oglądasz, bo wiem, że też oglądałaś te moje filmiki, w sensie ta dziewczyna, co tak jakby ten. To dzięki bardzo, dzięki. To przyczyniłaś się do zamętu w mojej głowie. No możesz sobie pogratulować, no. Także tego, no. Swoją drogą mam tutaj taką wiadomość, może mój znajomy właśnie zobaczy ten filmik, jak szczai ten gest, to on będzie wiedział, że o niego chodzi, chyba tak to dobrze to robię, nie wiem, ale pozdrawiam go serdecznie, tutaj taka mała wskazówka do niego, no. Jednakże tak wracając tutaj już do tego i chciałam opowiedzieć w tym vlogu co nieco, tak jakby co u mnie i w ogóle, ale widać, że mam tak chaotyczne teraz myśli w głowie,
że po prostu nie umiem zebrać ich w całość. No, ale tak na przykład jedna rzecz, która mi się przypomniała, to na przykład byłam w tym Zakopanem, a dzwoni moja mama, no, że pies po prostu nawet kurtki mojemu rodzeństwu po prostu niechcący potarga. No wiecie, wiadomo, że nie zrobił tego chcący. Nie chodzi o to, że ten pies dużo rzeczy niszczy i mi się to nie podoba, w sensie, nie wiem, ja myślałam, że będzie takim grzecznym szczeniaczkiem, teraz już w sumie, proszę sobie mieć, no widzicie, Nikola. Nikola. Proszę mnie nie pokazać, patrz jak ja wyglądam. A jak, popatrz jak ja wyglądam. Ładnie. Dziękuję. Ode mnie chyba. Nie wiem, jak to jest. Co? Ostatnio, że usłyszała komplement, że jestem ładniejszą z tych ładnych. Co? No właśnie, co? Znaczy, ja wiem, co to znaczy. No, no zastanów się. No ostatnio. No, co? Ostatnio, gdzie miałam u ciotki, nie? No. Może bym pojechała z Brynna Bosny, żeśmy wrócili, żeśmy pojechali do niej. I że tak sobie siedzimy, ciotka tam leży. Natalia i ciotka, ona mi powiedziała, że on tobie tego nie gadać, ale ona takie na mnie, tak na mnie patrzy, bo ja miałam loki, nie? Ej, miałam no, kreski, jak chyba nie wyglądałaś. Miałam tą, ten żółty sweter i, wszyscy, i miałam te granatowe gaci i wszyscy no. Gadali, że wyglądam jak ty. No bo, jo, nie wiem, ale on ludzie to widzieli. Ja w sumie też to trochę widziałam, nie? Tak w tych lokach tak trochę odrobina wyglądam, tak trochę, jeszcze te kreski, tak trochę przypominam. Na szczęście, ty nie jesteś tak wredna jak ja, ty jesteś Miszo. Chociaż, nie, właśnie, nie, mi się wydaje, że nie jednak, tak serio. Się wydaje, no i dobra, mieszam z tym, no i ciotka tak do mnie, tak na mnie patrzy. Jesteś ładniejsza. Ale tak na ciotkę patrzy i takie, no co, a ona... Nie gadaj tego, Natalia, a ty jesteś ładniejsza. Ale babcia Helena też tak goda, pamiętasz? Ja jestem ładniejsza! No, może też jakąś ładną minę. Zawsze na filmikach wyglądam jak jakiś leber. Bo to musisz chociaż się ładnie na filmiku uśmiechnąć. Pamiętaj, że uśmiech dodaje piękności człowiekowi. Mój uśmiech. No patrz, teraz robię smutną. Nie boją brzydkie zęby, ja nie wiem. Znaczy smutną, to w sumie byłam wkurzona na cały świat, ale jak się człowiek śmieje, to od razu jest atrakcyjny. No nie, ja w ogóle mam... A szczególnie u facetów Nikola to działo. Jak Nikola... A ja nie wiem, jak uśmiech mam brzydki, ja mam brzydkie Nikola, zęby. Ale jak idziesz ulicą, nie? No to i widzisz faceta, co... zęby. No co? I idziesz i widzisz faceta... Jak masz żółte zęby, to lepiej, żeby się nie uśmiechał, a co? Ale jak ten facet ci uśmiechnie, to dodaje mu to uroku. Kto? Ty? No bo jak facet ci uśmieje, ma żółte zęby, to bardziej się przerazisz. No dobra, no, to ma sens. Ale każdy z nas naturalnie Nikola ma żółte zęby. No ja wiem. Ale nie chcę, żeby mi się dba. Dobra, nie. Ja chyba tutaj eksploduję. No i to są właśnie realia z Nikolą, widzicie. I ona ma tutaj chomiczka. Czekajcie, kochani. Ja wam pokażę, kochaną. Patrz, chodź tu. Jaki słodziak. Proszę zostać moją kochaną, bo ona cię oskarży o naruszanie prywatności. A ty nam będziesz chciała jechać na noc? Nie, ja to muszę Nikola zobaczyć. Dobra, kochani, bo tutaj też taka jedna propozycja wyjazdu padła z moją siostrą, że może wbijemy do Zakopca. A nie wiadomo, czy to wypali. Mamy nie wiem, nie wiem. Natomiast ten postaram się to ogarnąć. Zresztą będziecie wiedzieć, może bym zrobiła właśnie filmik, jakbym pojechała z Nikolą tam. O, fajnie by było. No. Ale nie wiem, czy tam pojedziemy na 100% Nikola. Ale czemu nie? No bo nie wiadomo, czy to się da ogarnąć. Ale czemu by się miało nie dać? No zobaczymy, jak to po prostu wygląda od tych kulis i wtedy ci powiem co i jak. Dobrze, kochani, bo ja tu tak będę gadać i tak no. I ostatecznie wyszło tak chaotycznie, że no. W każdym razie chciałam jakby wam podsumować, że tak dosyć czuję się taka zakłopotana i tak mi się to nie podoba. Tak. Zakłopotana? Potrzebuję z kimś pogadać i nie wiem z kim. O, to pa! Dobra, kochani, cieszę się, że jesteście. Jeśli dotrwaliście do tego momentu filmiku, to napiszcie w komentarzu chomik. Chomik, dobra, napiszcie chomik. O, super, od Nikoli chomik. Albo Nikola jest ładniejsza. Dobra, Nikola, to już za dużo. Po prostu ja już się czuję zazdrosna, kochani. Dobra, cieszę się, że jesteście. Pozdrawiam was bardzo, ale to bardzo szybko. Buziaki.